Cześć, witam Was w kanale Smart Test. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób samodzielnie możecie zamontować monitoring w Waszym domu mieszkaniu, czy też na waszej posesji do tego wykorzystamy najnowszą kamerę marki Xbiz, jest to kamera Armor 500 kamera, która może pracować zarówno na zewnątrz, jak też wewnątrz budynku. Dodatkowo jest to kamera obrotowa o bardzo szerokim kącie widzenia. Dzięki czemu możemy monitorować bardzo duży obszar. Kamera wyposażona oczywiście też w najnowsze technologie, czyli czujnik wykrywania ruchu, czujnik wykrywania osób. Mamy możliwość nagrywania zarówno w dzień, jak też w nocy z wykorzystaniem trybu noctowizyjnego, lub też nagrania kolorowe w nocy z poświetleniem LED, które jest w tą kamerę wbudowane. Tak więc taka kamera z pewnością sprawdzi się w każdej sytuacji, i dzisiaj pokażę Wam właśnie, jak samodzielnie taką kamerę możecie zamontować, skonfigurować, uruchomić i jak z takiej kamery będziecie mogli korzystać. Oczywiście w dzisiejszej recenzji zobaczycie sobie też, jak ta kamera nagrywa w różnych warunkach, w różnym trybie oświetlenia, jak działają tu właśnie te czujniki wykrywania ruchu, jak wygląda śledzenie osób. Tak więc zapraszam do dzisiejszego materiału. Na początek, oczywiście, jak zwykle, zapoznajmy się z zawartością zestawu. I teraz, jak widzicie, w zestawie mamy kamerę, mamy zasilacz do kamery, jest też instrukcja obsługi, są też wkręty, kołki do zamontowania tej kamery. Jest też specjalna osłona na przewód internetowy, jeżeli byśmy chcieli w ten sposób tą kamerę sobie zamontować. No, i może zobaczmy samą kamerę, jak ona wygląda, jak wygląda jej budowa. Konstrukcja stworzywa sztucznego w białym kolorze. Kamera ma klasę wodoszczelności IP66, czyli możecie ją zamontować właśnie na zewnątrz budynku, ale również wewnątrz, też świetnie się sprawdzi. Jeżeli chodzi o montaż tej kamery, to po prostu przykręcamy ją do ściany. Tutaj są takie otwory do przekręcania kamery bezpośrednio w tym uchwycie. W którym kamera jest umieszczona, natomiast możemy jeszcze zastosować taki adapter, który nieco ułatwia nam montaż i też zabezpiecza tutaj jakąś ścianę powierzchnię przed uszkodzeniem. Przykręcamy ten adapter do ściany, następnie wsuwamy kamerę, przykręcamy ją tutaj jednym wkrętem od góry i też w ten sposób możemy sobie ją zamontować. Czyli sam montaż tak naprawdę jest bardzo prosty, natomiast Wymaga oczywiście wywiercenia otworów pod te kołki montażowe. Następna rzecz, jeżeli chodzi o konstrukcję tej kamery. Jak widzicie, kamera ma wbudowaną kartę Wi-Fi. Mamy tutaj dwie anteny, dzięki czemu będziemy mieli dobry zasięg sygnału, jeżeli będziecie chcieli podłączyć tą kamerę bezprzewodowo. Natomiast jeżeli do miejsca, w którym będziecie chcieli zamontować kamerę, macie już doprowadzony przewód internetowy LAN. To wówczas tutaj jak widzicie na tym przewodzie, który jest zintegrowany z kamerą mamy gniazdo RJ45, do którego taki przewód internetowy sobie podłączymy. Na tym przewodzie zintegrowanym mamy też złącze zasilania, do którego podłączymy sobie zasilacz, który jest w zestawie. I jest też wyciągnięty tutaj przycisk RESET, który pozwoli nam łatwo zrestartować tą kamerę na przykład w razie konieczności jakiejś ponownej jej konfiguracji. Taki przycisk RESET jest też w samej kamerze, on jest umieszczony w gnieździe karty microSD. To gniazdo karty znajduje się w głównej części tej głowicy kamery, pod tą przysłoną, która jest przykręcana na dwa tutaj wkręty. Do ich odkręcenia mamy w zestawie taki mini wkręta, który pozwoli nam odkręcić tą przesłonę. Wewnątrz montujemy kartę SD, i tam też jest dodatkowy przycisk reset, gdyby ten zewnętrzny nam nie działał. Jeżeli chodzi o ten korpus kamery, to jak widzicie, mamy tutaj tam głowicę obrotową, która znajduje się w tej dolnej części korpusu. Ona tutaj obraca się do góry. Na dół tutaj o kontakt dokładnie wam powiem w dalszej części recenzji. Natomiast drugi silnik znajduje się w tej górnej części korpusu i on powoduje, że kamera obraca się w prawo i lewo. Główny obiektyw kamery tutaj centralnie na froncie. Obiektyw 5 megapikseli, czyli o bardzo dobrej rozdzielczości. I dodatkowo mamy sześciokrotny zoom, który możemy wykorzystać do przybliżania obiektów przed kamerą. No i teraz w tej dolnej części mamy diody, diody do podświetlenia nocnego, czyli diody białe i IR oraz diody podczerwone do nagrywania w trybie noktowizyjnym. Oczywiście kamera ma też budowany głośnik i budowany mikrofon, dzięki czemu mamy dwukierunkową komunikację, możemy rozmawiać z osobami po drugiej stronie kamery, to jest też dodatkowy atut. Jest też budowany alarm który może odstraszać intruzów. To wszystko sobie jeszcze zobaczymy nieco później. Wiemy już jak wygląda kamera, wiemy jak ją zamontować do konstrukcji, do ściany. To może zobaczmy sobie jeszcze ten zasilacz, jaki jest w zestawie. Zasilacz składa się z dwóch części. Z jednej strony mamy tutaj wtyczkę taką klasyczną, pinaną do gniazda na przewodzie takim około 50 cm. Następnie jest sam zasilacz 12 V 2 A. I do tego zasilacza jest już przewód, który prowadzi do kamery. Ten przewód ma długość około 1,5 metra, czyli całość to jest jakieś 2 metry. Więc musicie pamiętać, że jeżeli chcecie taką kamerę zamontować w danym miejscu, to w odległości około 2 metrów musicie mieć doprowadzone gniazko z zasilaniem. To jest tyle jeżeli chodzi o takie informacje techniczne na temat samego montażu i budowy kamery. Teraz pokażę Wam jak tą kamerę skonfigurować. Co do tego potrzebujemy przede wszystkim aplikację mobilną. Aplikacja nazywa się Tuya Smart. Aplikację pobieramy sobie ze sklepu Google Play lub też z App Store. W instrukcji obsługi mamy tutaj kod QR zaraz na samym początku, który po zeskanowaniu przeniesie nas bezpośrednio właśnie do tej aplikacji, tak? Więc tutaj nie ma z tym problemu. Następnie uruchamiamy sobie aplikację. I po zalogowaniu się do aplikacji, w założeniu sobie konta, możemy przejść do dodawania urządzeń. Jak widzicie, ja mam tutaj już kilka innych urządzeń, które również korzystają z tej aplikacji podłączone pod tą aplikację, na przykład gniazko czujniki drzwi, czujniki zalania, i teraz będę do tej aplikacji chciał dopisać naszą kamerę. X-Blitz Armor 500. I teraz, co musimy zrobić po kolei? Po pierwsze, musimy sobie podłączyć zasilanie, czyli podłączyć nasz zasilacz. Może sobie na razie to ustawimy w ten sposób, żeby było nieco lepiej widać. I teraz zobaczcie. Podłączamy sobie zasilanie do naszej kamery i kamera się nam uruchamia. Na kamerze nie mamy żadnej diody. Natomiast dioda, która informuje nas o pracy kamery, znajduje się na tym złączu RJ45. Które jest zintegrowane z kamerą. Teraz musimy odczekać się kilka sekund, żeby kamera zaczęła pracować, by zaczęła nam się uruchamiać. I zobaczcie. Jak widzicie, kamera się uruchomiła. Mamy informację głosową o tutaj uruchomieniu się naszej kamery. Ona, teraz się tutaj kalibruje, jest informacja o połączeniu, że potrzeba jest połączenia i wioda nam tutaj miga na kolor zielony. Teraz bierzemy nasz telefon, klikamy sobie znaczek plusa tutaj w górnym rogu, dodaj urządzenie. Następnie możemy sobie przejść do ustawień i włączyć lokalizację, żeby nam się tutaj to wszystko dobrze oczywiście sparowało. I teraz po włączeniu lokalizacji wybieramy tutaj z tego bocznego paska aparaty i blokada. Następnie kamera bezprzewodowa 2,4 GHz, 5 GHz. I teraz zobaczcie, mamy informację zresetuj urządzenie, następnie mamy włącz zasilania. Klikamy sobie na razie dalej i teraz jak widzicie aplikacja prosi nas, żeby zresetować urządzenie. Zresetować urządzenie poprzez przytrzymanie przez 5 sekund tego przycisku. Jeżeli pierwszy raz tą kamerę uruchmiacie, prawdopodobnie nie będzie to potrzebne. Natomiast przy kolejnym uruchomieniu kamery, na przykład, jeżeli była sparowana z jakąś inną aplikacją, no to oczywiście musimy sobie ją zrestartować. Przytrzymujemy przez 5 sekund przycisk reset. Był komunikat dźwiękowy, więc urządzenie się nam zresetowało. I teraz przechodzimy sobie dalej. Jak widzicie, kamera jest gotowa do połączenia. Dioda nam tutaj mruga na kolor zielony, więc zaznaczamy sobie tą ikonkę, że dioda miga na kolor zielony. Resłyszeliśmy te komunikaty dźwiękowe, potwierdzamy, dajemy dalej. I następnie mamy tutaj lokalizację, potwierdzamy, zgadzamy się na dostęp aplikacji do ustawień. I teraz tutaj ważna rzecz. Kamera pracuje w paśmie 2,4 GHz, więc jeżeli Wasz telefon, tak jak w moim przypadku, jest połączony siecią 5 GHz, to takie połączenie nie będzie możliwe. Dlatego też zmieniamy połączenie sieci Wi-Fi na sieć Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz i wracamy do naszej aplikacji. Tutaj musimy wpisać hasło do naszej sieci Wi-Fi. Po pisaniu hasła klikamy dalej i teraz aplikacja prosi nas, żeby kamerą zeskanować ten kod QR, który się wyświetla, czyli Bierzemy telefon nad kamerę i próbujemy tak ustawić, żeby ten kod QR się nam zeskanował. Jak widzicie udało się zeskanować ten kod. Czasem trzeba nieco dłużej poczekać, nieco więcej tutaj pomanewrować tym telefonem, natomiast po zaakceptowaniu jeżeli usłyszeliśmy ten dźwięk no to klikamy, że słyszeliśmy dźwięk i przechodzimy dalej. Teraz Następuje już konfiguracja. Jak widzicie bardzo szybko się kamera połączyła, więc klikamy sobie zakończ. I teraz praktycznie już kamera jest gotowa do użytku. Tutaj oczywiście możemy jeszcze należeć uprawnienia kamery do wysyłania powiadomień na telefon, alarmach i tak dalej. Możemy to zrobić później, więc na razie sobie to anulujemy. Teraz wystarczy, że przekręcimy tą kamerę czy to na zewnątrz pomieszczenia, czy też wewnątrz. I już możemy cieszyć się pełnym monitoringiem. Czyli tak naprawdę od tego momentu możemy już oglądać obraz z kamery bezpośrednio na naszym telefonie i to niezależnie od tego, gdzie będziemy się znajdowali. Możemy być na drugim końcu świata i widzieć, co dzieje się w naszym mieszkaniu, czy też na zewnątrz naszego domu. Jeżeli teraz chodzi o samą aplikację, to jak widzicie, ona działa tutaj w dwóch trybach. W tym trybie pionowym, gdzie mamy tutaj wycinek ekranu, oraz możemy oczywiście przejść na pełny ekran, czyli możemy sobie oglądać obraz kamery na pełnym ekranie. Joystick do zarządzania kamerą, czyli możemy sobie tutaj obracać kamerę w prawo, w lewo, góra, w dół, możemy tutaj sobie nią zarządzać. Możemy oczywiście z tej aplikacji Przybliżać poszczególne elementy, czyli jak widzicie, mamy ten sześciokrotny zoom dostępny w tej kamerze. Co dalej? Jeżeli chodzi o te ikony po prawej stronie, mamy tutaj nagrywanie, czyli możemy ręcznie uruchomić nagrywanie obrazu z kamery i te nagrania będą zapisywane nie w samej kamerze, ale bezpośrednio w naszym telefonie. Czyli jeżeli zobaczymy jakieś zdarzenie, które będziemy chcieli zarejestrować, to możemy to ręcznie zarejestrować. Również możemy Ręcznie wykonać zdjęcie, które też będzie zapisane w naszym telefonie czyli w miejscu, którego na pewno nam nie zginie. Oczywiście do samej kamery możemy też zamontować kartę microSD, i wówczas kamera będzie zapisywała wszystkie nagrania na tej karcie wewnętrznej czyli niezależnie już od naszego telefonu, a my później będziemy sobie mogli z pozycji telefonu, na przykład, przeglądać takie zdarzenia. To będzie oczywiście wykorzystywane, kiedy będziemy korzystać z wykrywania ruchu, z automatycznej detekcji, z osób itd. Wówczas każde wykrycie ruchu zostanie zapisane bezpośrednio w kamerze. Jest też możliwość zapisu nagrań w chmurze, ale o tym powiem Wam nieco później. Oczywiście kamera ma komunikację głosową dwustronną, więc możemy sobie wykorzystać tutaj ten mikrofon. I rozmawiać z osobą po drugiej stronie kamery lub też słuchać, co dzieje się po drugiej stronie kamery. Możemy rozwinąć tutaj więcej opcji, i teraz z tego miejsca mamy szybki dostęp do nagrań zapisanych na naszej karcie SD, która jest bezpośrednio już w kamerze. Tutaj takie nagrania są już zapisane. Dostęp do galerii, czyli do zdjęć, które zapisaliśmy w naszym telefonie tym razem. Następnie możemy włączyć tryby tej aplikacji jako na przykład tryb ciemny, czyli te ikony będą w ciemnym kolorze, więc która opcja bardziej Wam odpowiada, będziecie mogli z niej korzystać. Tryb prywatny, czyli możemy na chwilę wyłączyć kamerę, jeżeli nie chcemy, żeby przez chwilę przesyłała obraz, nagrywała jakieś materiały. Kolejne opcje tryb nocny. I tutaj mamy do wyboru smart mode, gdzie kamera będzie automatycznie nagrywała albo w trybie z podświetleniem, albo też w trybie noktowizyjnym. Możemy wymusić tryb noktowizyjny, czyli nagrywanie nocne z wykorzystaniem noktowizji, lub też możemy wymusić nagrywanie nocne z wykorzystaniem. Następnie możemy ten tryb nocny ustawić jako automat, czyli jeżeli kamera już będzie wykrywała, że mamy zmierzch, noc się zbliża, to oczywiście będzie przechodziła w tryb nocny. Lub też możemy ten tryb wyłączyć i wtedy będziemy sterować kamerą ręcznie. Wykrywanie ruchu możemy włączyć automatycznie w kamerze. Wówczas kamera będzie wykrywała ruch i poruszała się tutaj za tym ruchem. Tak jak widzicie, teraz kamera wykrywa ruch mojej ręki z aparatem. Dolny pasek to mamy syrenę, syrenę budowaną tutaj w naszą kamerę. Możemy ją włączyć ręcznie. Tak wygląda dźwięk tej syreny. Możemy też zarządzać właśnie tym podświetleniem. I teraz zobaczcie to podświetlenie kamery w trybie nocnym. Tak wygląda, diody nam się tu uruchamiają i możemy regulować natężenie tego światła. Czyli możemy go zmniejszyć lub też zwiększyć. Czyli obiekt będzie mocniej lub też słabiej oświetlany. Takie oświetlenie możemy też ustawić w określonych godzinach. Mamy tutaj możliwość ustawienia tutaj tego timingu, harmonogramu. Więc jest taka opcja, mamy tutaj też właśnie możliwość przeglądania nagrań w chmurze, oczywiście jeżeli taką chmurę sobie uruchomimy, niestety ta chmura nie jest darmowa, więc tutaj też na to zwracam Waszą uwagę. Ok, no i teraz może jeszcze pokażę Wam szybko ustawienia tej kamery jakie tutaj mamy. I tak, mamy po pierwsze informację o urządzeniu, gdzie możemy przykład sprawdzić sobie siłę sygnału. Jeżeli kamera jest zbyt daleko od naszego routera, no to ta siła będzie słaba i wówczas obraz może nie być przesyłany, więc tutaj możecie sobie to sprawdzić. Następnie mamy tutaj współpracę z Amazon Echo, mamy też z Google Home współpracę, jeżeli byście chcieli to łączyć w jakieś systemy, więc jest taka możliwość. Hibernacja, czyli możemy ręcznie przejść w stronę hibernacji kamery. Podstawowe ustawienia: czyli tutaj, ta kontrolka możemy ją włączyć, wyłączyć na tym przewodzie. Możemy obrócić ekran o 180 stopni. Możemy tutaj uruchomić, lub też nie, znaki wodne na kamerze. No i tutaj, tryb audio: czy ma być jednokierunkowy, czy ma być to audio dwukierunkowe, gdzie możemy rozmawiać sobie bezpośrednio z osobą po drugiej stronie kamery. Więc, tak sobie to teraz ustawimy. Następnie, tryb nocny. I tutaj właśnie może być ten tryb automatyczny, ten tryb czarno-biały, czyli noktowizyjny i tryb kolorowy z wykorzystaniem tego poświetlenia LED. To możemy sobie tutaj ręcznie też ustawić. Jeżeli chodzi o ten noctowizor, możemy go włączyć, wyłączyć również ręcznie i wykrywanie alarmu. Przełącznie wykrywania ruchu, czyli jeżeli wykryje kamera ruch, to to oczywiście będzie nam zapisywał materiał na karcie microSD i wysyła nam też powiadomienia na telefon. Możemy regulować czułość tego wykrywania ruchu. Możemy też ustawić sobie region takiej aktywności, czyli sobie tak zaznaczyć na tym obrazie, że na przykład, tylko w danej strefie, jeżeli pojawi się ruch, to mamy być o tym informowani. Jeżeli ten ruch będzie w innych miejscach, to oczywiście nie będzie wówczas kamera reagowała, więc to jest bardzo przydatne. Wykrywanie ludzi. Możemy sobie tą funkcję oczywiście tutaj włączyć i też włączyć śledzenie ruchu. To co widzieliście przed leczką z tego głównego ekranu, to również tutaj w tych ustawieniach możemy to ustawić. Zarządzanie też z syreną alarmową, no i tak naprawdę tutaj jest tyle. Tryb ONVIF, czyli możemy tą kamerę łączyć też z innymi urządzeniami pracującymi w systemie ONVIF. Jeżeli macie jakieś rejestratory wideo, no to tutaj już dla osób, które. Mają bardziej zaawansowane instalacje, ta kamera również będzie się nadawała. Ustawienia karty SD. Ja mam teraz kartę w kamerze o pojemności 64GB, natomiast kamera obsługuje karty aż do 128GB. Ustawienia nagrywania. I tutaj wybieramy, czy chcemy, aby właśnie kamera nagrywała na karcie SD, i typ nagrywania. Czy ma być to ciągłe nagrywanie, czyli kamera ma cały czas zarejestrować obraz. Czy ma być tylko nagrywanie zdarzeń, i ja oczywiście polecam Wam ustawić tam opcję, wówczas kamera będzie nagrywała materiał tylko wtedy, kiedy wykryje jakieś zdarzenie, jakiś ruch, czy też jakąś osobę przed kamerą. Powiadomienia na telefon, i tutaj możemy oczywiście powiązać telefon z naszym numerem telefonu, możemy to wszystko sobie skonfigurować, żebyśmy dostawali jeszcze tutaj powiadomienia, na przykład w formie SMS-ów o wykrytym ruchu, o wykrytym zdarzeniu. I tak naprawdę to jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o tę aplikację. Tutaj możemy jeszcze zaktualizować naszą kamerę, jeżeli pojawi się nowa wersja programowania. Jesteśmy na stronie marki XBlitz i teraz zobaczcie te takie najważniejsze dane techniczne. Przede wszystkim, kamera pracuje w paśmie Wi-Fi 24 GHz. Dlatego też przypominam jeszcze raz, że przy pierwszej konfiguracji, wasz telefon, jak i kamera muszą być podłączone do sieci Wi-Fi właśnie w paśmie 24 GHz. Po skonfigurowaniu kamery oczywiście wasz telefon może już pracować w paśmie 5 GHz i będzie się bez problemu łączył z kamerą. Kamera wyposażona jest z obiektyw 5 megapikseli, czyli mamy tutaj rozdzielczość 2880 na 1620 pikseli, czyli tutaj powinniśmy mieć bardzo dobrą i szczegółową jakość obrazu. Ile klatek na sekundę to jest 25. Myślę, że dla kamery do monitoringu zupełności wystarczające. I tutaj co ważne, kąt obrotu, zobaczcie w poziomie 355 stopni, w pionie 90 stopni. Tak więc tutaj nic nam nie ucieknie, tym bardziej, że pole widzenia bez obrotu to jest 77 stopni w poziomie i 45 stopni w pionie. Więc zoom sześciokrotny cyfrowy, tak jak wspominałem. Kompresja obrazu kodekiem H265-264. Mamy to śledzenie ruchu, śledzenie postaci, to jest ważne jeżeli chodzi o tę o kamerę. Zasięg tego promiennika IR, czyli nagrywanie w nocy w tym trybie noktowizyjnym do 25 metrów. Kamera może pracować w temperaturach od minus 30 do plus 60 stopni. Tutaj macie jeszcze wymiary kamery. No i tak naprawdę to jest tyle. Ok, kamerę mam już zamontowaną na zewnątrz. Jak widzicie mam teraz obraz z Noctowizji, ponieważ mamy tutaj już wieczór. I zobaczcie, mogę oczywiście sobie teraz dowolnie sterować tą kamerą za pomocą tego joysticka. Czyli mogę sobie obserwować cały monitorowany teren dookoła kamery. To sterowanie jest, myślę, że bardzo wygodne, praktyczne. Oczywiście możemy sterować też góra, dół, w pełni zarządzać tą kamerą. Możemy też, oprócz joysticka, na przykład tutaj ręcznie, przewijać w ten sposób ekran, i wówczas też sterujemy naszą kamerą. I teraz chciałem Wam pokazać, jak działa śledzenie w tej kamerze. Zobaczcie, tutaj teraz mamy nagranie zarejestrowane. Kiedy jakaś osoba przechodzi ulicą i zobaczcie, kamera porusza się za tą osobą, cały czas monitoruje i nagrywa tą osobę, która jest w kadrze. Tak więc, tak działa śledzenie ruchu, jeżeli chodzi o tą kamerę. Mamy tutaj samochód, który gdzieś przejeżdża ulicą, i również kamera porusza się za tym samochodem. Tak więc, jak widzicie, to śledzenie osób i obiektów. Działa jak najbardziej ok. Teraz, może jeszcze Wam pokażę powiadomienia. Tutaj, jeżeli jakiś ruch zostanie wykryty, to dostajemy oczywiście powiadomienia na nasz telefon w formie takich komunikatów. I oczywiście każdy z takich komunikatów możemy sobie tutaj otworzyć na telefonie, przeglądnąć jak zdarzenia miały miejsce. Do tych komunikatów możemy też przejść poprzez zakładkę Message, i tutaj w tej zakładce. Mamy też wszystkie zdarzenia zarejestrowane, które możemy sobie później przeglądać, tak więc jest to też bardzo wygodne. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz, którą Wam nie pokazywałem, jeżeli chodzi o tą aplikację, to możliwość zaprogramowania sobie kilku pozycji, w których kamera ma się domyślnie ustawić. I teraz wchodzimy tutaj w Site i teraz zobaczcie, ja sobie tu ustawiłem Front, czyli centralne ustawienie kamery tutaj na tą bramkę wejściową. Następnie prawą stronę oraz lewą stronę. I teraz, jeżeli sobie kliknę, powiedzmy front, to kamera automatycznie ustawia mi się na tej pozycji, którą sobie zaprogramowałem. Teraz, jeżeli sobie kliknę prawą stronę, to kamera automatycznie ustawi się po prawej stronie w miejscu, które zapisałem dla tych ustawień kamery. Za chwileczkę pokażę Wam to dla lewej strony. I oczywiście możemy takich pozycji sobie dodatkowo dodawać tu jeszcze kilka, dzięki czemu możemy bardzo łatwo, jak widzicie, sterować tą kamerą nie tylko ręcznie za pomocą przesuwania tej kamery, ale też automatycznie poprzez wybranie skrajnych pozycji, które nas interesują. To teraz może pokażę Wam kilka przykładowych nagrań zarejestrowanych w dzień w nocy z wykorzystaniem Noctowizji oraz w nocy z wykorzystaniem trybu kolorowego. Tak dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej recenzji kamery XBS Armor 500 myślę, że już każdy z Was wie, jak we własnym zakresie w bardzo prosty sposób można zamontować wydajny monitoring. Monitoring, który świetnie sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz pomieszczeń. Monitoring, który pozwala przesyłać obraz z kamery bezpośrednio na wasze telefony, smartfony. Urządzenia mobilne, możecie śledzić w czasie rzeczywistym to, co dzieje się po drugiej stronie kamery. Kamera Armor 500 jest kamerą obrotową wyposażoną w funkcję śledzenia osób, wykrywania osób, wykrywania ruchu, dzięki czemu bez względu na to, gdzie dana osoba będzie się znajdowała, możemy cały czas ją śledzić, obserwować. Dodatkowo, oczywiście, kamera będzie nam wysyłała powiadomienia o wykryciu osób, o wykryciu ruchu czy jakieś innych zdarzenia, które również od razu dostaniemy na nasz telefon. Mamy tutaj komunikację dwukierunkową. Kamera ma mikrofon oraz głośnik, więc możemy też zareagować tutaj głosowo, jeżeli jakaś zauważymy intruza. Jest też alarm dźwiękowy, który dodatkowo może odstraszyć takie osoby. Kamera wyposażona jest też w podświetlenie, które może np. oświetlać powierzchnię przed kamerą i oświetlenie, które zapewnia nam też kolorowe nagrania w nocy. Oprócz kolorowych nagrań mamy też tryb noktowizyjny, który tutaj widzieliście. Jeżeli chodzi o jakość nagrań, wydaje mi się, że bardzo dobra, mamy tutaj tą rozdzielczość 5 megapikseli, czyli szczegółowość nagrań jest na wysokim poziomie. Więc jeżeli myśleliście kiedykolwiek o montażu kamery do monitoringu, a obawialiście się dużych kosztów, konieczności tutaj jakichś przeróbek instalacji, konieczności wzywania jakichś firm instalatorskich, to myślę, że po dzisiejszej recenzji wiecie już, że możecie to zrobić samodzielnie, bardzo niedużym kosztem, właśnie z wykorzystaniem tego typu kamery, jaką jest kamera XBZ Armor 500. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, to oczywiście piszcie w komentarzach. Również dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, uwagami odnośnie tego urządzenia. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!